Eine Minute jetzt Zbigniew Kuzmiuk. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Bardzo trudna sytuacja na rynkach mleka i wieprzowiny, między innymi w moim kraju, w Polsce, jest spowodowana między innymi katastrofalną suszą w 2015 roku, skutkami rosyjskiego embarga, jeżeli chodzi o rynek wieprzowiny, to skutkami afrykańskiego pomoru świń, choć występuje on tylko wśród dzików, niestety kładzie się to cieniem na cały rynek. Polski minister rolnictwa na posiedzeniu Rady do spraw rolnictwa 14 marca przedstawił między innymi następujące propozycje. Ponowne wprowadzenie tymczasowego ukierunkowanego wsparcia dla producentów mleka i wieprzowiny, podniesienie cen interwencyjnych dla masła i mleka w proszku, uruchomienie subsydiów eksportowych dla wieprzowiny, zwiększenie pomocy de minimis dla jednego gospodarstwa i ogólnych limitów dla poszczególnych krajów członkowskich, wreszcie rozważenie użycia środków z budżetu ogólnego albo rezerwy kryzysowej jako źródła finansowania tych i innych działań Komisji mających na celu poprawę sytuacji na rynkach rolnych. Chciałbym zapytać pana komisarza, która z tych propozycji albo które z tych propozycji mają szansę być zastosowane przez pana komisarza? Dziękuję bardzo. Mr. Kuzmiuk, there's a blue card for you. Are you prepared to answer it? Hilde, please. Hilde Wortmanns? Colleague, I'm very glad to hear that you also talk about the embargo. I want to ask you, how far can we go?